Witam serdecznie wszystkich modelarzy i pasjonatów w odcinku numer 9. Dzisiaj zajmiemy się czasopismami numer 17 i 18. Dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie troszkę krótszy, ponieważ będziemy się zajmować wzmocnieniami bocznymi, czyli tymi elementami. Chciałbym też dodatkowo poinformować, tak w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, że elementy, z których jest zbudowana rufa okrętu, czyli mam na myśli oczywiście sklejkę i materiały, są dziwne, są cieńsze niż pozostałe, co oczywiście zrozumiałe, bo trzeba te elementy wyginać, jednak sklejka wydaje się niższej jakości i bardzo, bardzo łatwo się rozwarstwia. Chyba w 3 albo 4 elementach mi się rozwarstwiło, szczególnie podczas wyginania. Poza tym w tym miejscu również ogólnie nie polecam wkładać tych sklejek do wody, ponieważ się również rozwarstwiają. Włoski podróżnik zapuścił się na zimne wody Bałtyku, gdy dowiedział się w Sztokholmie o pomysłowych próbach odzyskania uzbrojenia królewskiego galeonu podjętych przez Albrechta von Trilebena i jego ludzi. Zanim jednak powrócimy do jego wspomnień, cofniemy się do tego, co działo się w sprawie pechowego galonu w ciągu 3 dziesięcioleci, które upłynęły od jego zatonięcia. Już 13 sierpnia 1628 roku, tuż po rozpoczęciu śledztwa, Rada Stanu powierzyła angielskiemu inżynierowi Inapowi Bloomerowi trudne zadanie wydobycia całego wraku. Jeśli wziąć pod uwagę środki techniczne, jakimi wówczas dysponowano, można uznać ten pomysł za całkowicie fantastyczny. Okazuje się jednak, że w XVII wieku wydobywanie z morza zatopionych okrętów i ich ponowne włączanie do służby nie było wcale czymś wyjątkowym. Do zatopionego statku mocowano kotwice przyczepione z 2 innych jednostek pływających, które wypełniano wodą, tak by częściowo się zanurzyły. Wtedy napinano liny łączące je z wrakiem na dnie morza, a potem wypompowywano wodę, w wyniku czego obie jednostki podnosiły się na falach, odrywając od dna morskiego zatopiony statek. Stopniowo przesuwano go coraz płytsze wody, powtarzając wielokrotnie ten manewr. Wydobywano statek z wody, odzyskując go w całości. Powodzenie operacji zależało od 2 czynników – czyli czasu podjęcia akcji, gdyż żelazne elementy scalające kadłub ulegały w morskiej wodzie szybkiej degradacji, oraz składu i budowy dna morskiego. Jeśli było ono muliste, muł przywierał do kadłuba i stawiał opór podczas próby uniesienia okrętu.